Niech ogarnie mnie, Maryjo, Twoje światło. Niech oświetli swoim blaskiem życie me. Niech ogarnie mnie, Maryjo, Twoje światło. Niech oświetli swoim blaskiem życie me. Zamykam się w Twoim sercu dziś, by narodzić się na nowo w Twej miłości. O Maryjo, pragnę żyć. Zamykam się w Twoim sercu dziś, by narodzić się na nowo w Twej miłości. O Maryjo, pragnę żyć. Niech ogarnie mnie, Maryjo, Twoje światło. Niech oświetli Twej miłości, o Maryjo, pragnę żyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Was w ostatnim już dniu rekolekcji Oddanie 33. Witam wszystkich na kanale Miłujcie się, Kecharitomene, EWTN Polska, Różaniec bez granic, Moc słabości, Wyrwani z niewoli, Oddanie 33, Teobańkologia. Chyba nikogo nie zapomniałem. EWTN Polska powiedziałem, czy nie powiedziałem, już nie wiem. W każdym razie witamy Was wszystkich z całego świata, wszyscy święci. Dziś ostatni dzień naszych rekolekcji i to nie jest tak, że się kończy, ale dzisiaj dopiero się zaczyna. Więc zaczynamy. Zaczynamy ostatni dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, prosimy Cię o Ducha Świętego, o Ducha Twojego niepokalanego serca. Przyjdź, Duchu Święty, przez ręce Maryi, wprowadzaj nas w rzeczy nowe, które dla nas przygotowałeś. Wprowadzaj nas w ten nowy czas. Wprowadzaj nas w życie w jedności z Maryją, z Twoją oblubienicą. Rozpalaj naszą miłość do Maryi.
rozpalaj naszą ufność. Rozpalaj w nas dary naszego chrztu, nasze dziecięctwo, zaufanie i totalne, zupełne, całkowite oddanie się. Przyjdź, Duchu Święty, i konsekruj nas, poświęć nas, Ty sam. Niech to będzie Twoje dzieło w nas. Zanurz nas w sercu Maryi i nigdy nas z niego nie wypuszczaj. Amen. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię w imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi. Opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi, abyśmy oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca, które jest dla nas wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważanie dnia. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Przez akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi, Bóg zasiada na tronie Twojego serca i życia, aby wszystko uczynić nowym. Oto czynię wszystko nowe. Te słowa Boga Ojca wypełniły się w momencie niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Oto czynię wszystko nowe. Te słowa Boga Ojca wypełniły się w chwili, kiedy Maryja wypowiedziała fiat: niech mi się stanie według słowa Twego. Oto czynię wszystko nowe. Te słowa Boga Ojca wypełniły się w chwili, kiedy Słowo stało się ciałem. Oto czynię wszystko nowe. Te słowa Boga Ojca wypełniły się w chwili, kiedy Jezus powiedział: oto matka Twoja i oto syn Twój. Oto czynię wszystko nowe. Te słowa Boga Ojca wypełniły się w chwili zesłania Ducha Świętego. Oto czynię wszystko nowe. Te słowa Boga Ojca wypełniły się w chwili Twojego chrztu świętego. Oto czynię wszystko nowe. Te słowa Boga Ojca wypełniają się, kiedy wypowiadasz akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi. Oto czynię wszystko nowe. W tych słowach wypełnia się triumf zapowiedziany obietnicą Maryi: na koniec moje niepokalane serce zwycięży. W każdym akcie poświęcenia, czyli konsekracji, działa Bóg. Tym różni się akt poświęcenia od aktu oddania. Oddać się możesz mocą swojej własnej woli. Poświęcenie dokonuje się mocą Bożej woli, która działa za zgodą Twojej woli. W Twoim akcie poświęcenia się działa Bóg Ojciec, który chce ustanowić na świecie nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. W Twoim akcie poświęcenia działa Jezus, który mocą swojego słowa z krzyża daje Ci udział w byciu dzieckiem Maryi, które z natury przysługuje tylko Jemu. W Twoim akcie poświęcenia działa Duch Święty, ponieważ każda konsekracja jest aktem uświęcenia, które dokonuje się mocą Ducha Świętego. W Twoim akcie poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi działa cała Trójca Święta. W chwili, kiedy poświęcasz się niepokalanemu sercu Maryi, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, jeden Bóg w trzech osobach, mówi do Ciebie: oto czynię wszystko nowe. Lektura duchowa z traktatu świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Mój ulubiony fragment. Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? Będą ogniem gorejącym, sługami pańskimi, którzy wszędzie rozniecać będą ogień Bożej miłości. Będą jako strzały w ręku mocarnej Maryi, by przebić jej nieprzyjaciół. Staną się jako synowie pokolenia Lewiego, którzy dobrze oczyszczeni ogniem wielkich utrapień, a ściśle zjednoczeni z Bogiem, będą nosić złoto miłości w sercu, kadzidło modlitwy w duszy i mirrę umartwienia w ciele. Dla biednych i maluczkich wszędzie staną się oni dobrą wonią Chrystusową. Dla wielkich zaś tego świata, dla bogaczy i pysznych, będą wonią śmierci. Będą jak chmury gromonośne, które za najmniejszym powiewem Ducha Świętego polecą w dal, by rozsiewać Słowo Boże i nieść życie wieczne, nie przywiązując się do niczego, nie dziwiąc się niczemu, niczym się nie smucąc,
Grzmieć będą przeciw grzechowi, huczeć przeciwko światu. Uderzą na diabła i jego wspólników i przeszyją obosiecznym mieczem Słowa Bożego na życie lub śmierć wszystkich, do których Najwyższy ich pośle. Będą to prawdziwi apostołowie czasów ostatecznych, którym Pan zastępów da słowo, moc działania cudów i odnoszenia świetnych zwycięstw nad jego nieprzyjaciółmi. Ksiądz Franciszek Blachnicki, list z Fatimy. Orędzie fatimskie, a nasze zadania. To, co się dokonało ostatnio w Polsce i co trwa w swoich skutkach, to ostateczna konfrontacja dobra i zła. Walka prowadzona już od 40 lat weszła w fazę ostateczną. Stanęliśmy oko w oko w obliczu siły, która ukazała się nam z całą brutalnością, bez żadnej maski zakłamania. W tej sytuacji także i my musimy stanąć mocno na gruncie prawd i praw ostatecznych, określających naszą walkę. Wydarzenia ostatnich tygodni musimy odczytać jako wezwanie do określenia swoich postaw w oparciu o ostateczne i najgłębsze motywy naszej wiary. Motywacja wiary nie jest nam obca. Ostatecznie zawsze określała ona naszą walkę i naszą postawę. Wydaje się jednak, że orędzie fatimskie może nam dopomóc do jaśniejszego uświadomienia sobie zasad strategii walki duchowej na chwilę obecną. Skoro Polska znalazła się w samym centrum tej walki, której przewodzi niepokalane serce Maryi, musimy dziś, szczególnie my, Polacy, wsłuchać się w orędzie Fatimy. Dlatego podsumowując powyższe refleksje inspirowane przez spotkanie z Fatimą, możemy sformułować 5 następujących zasad dla naszego działania w obecnej sytuacji. Prawda nas wyzwoli. Musimy wyzwolić się sami wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości, który zewsząd nam jest sugerowany, szczególnie przez środki społecznego przekazu. Dając wiarę kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i oddajemy się w niewolę. Musimy być czujni i mieć odwagę popatrzeć prawdzie w oczy, aby widzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Musimy zdemaskować kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu w świetle wiary i w perspektywie nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie jest w pełni słuszna. Gdzie tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuację w prawdzie. Oddajcie się mojemu niepokalanemu sercu. Znając prawdę i wiedząc, jaką siłą musimy walczyć, oddajmy się niepokalanej, aby uczestniczyć w jej mocy i zwycięstwie. W tym oddaniu się możemy przezwyciężyć lęk i znaleźć ufność. Oddając się niepokalanej, uczestniczymy w rzeczywistości odkupienia już dokonanego przez Chrystusa. Stańmy się narzędziem niepokalanej i jej rycerstwem, jak nas uczył święty Maksymilian Kolbe. Módlcie się o nawrócenie grzeszników. Módlmy się z odwagą wiary i miłości za wszystkich bez wyjątku. Za tyranów, za zdrajców, za zbrodniarzy, za zaślepionych, za zniewolonych przez rządzę władzy albo przez lęk. Obejmijmy tą modlitwą o nawrócenie wszystkich tych ludzi, przez których utrzymywany jest i niesiony ten system zniewalania narodów. Przeciwstawiajmy się tej pocędze wiary i ufność, wyzwalające moc Boga Najwyższego, która musi zwyciężyć. Odmawiajmy w tej intencji codzienny różaniec, zwłaszcza wspólny, gdziekolwiek możemy się łączyć i gromadzić. Czyńcie pokutę. Nie możemy walczyć zwycięsko i być narzędziem niepokalanej, skoro sami jesteśmy zniewoleni przez grzech. Musimy odwrócić się od grzechu, od wszelkich przejawów swojego egoizmu. W ten sposób, wyzwalając siebie, łączymy się coraz pełniej z niepokalaną i stajemy się zdolni do wyzwalania innych. Musimy jako naród szczególnie wyzwalać się z niewoli alkoholizmu, zabijania poczętego życia i pokutować za te grzechy, bo one są przyczyną dopuszczenia przez Boga nieszczęść. Składajcie ofiary. Dając świadectwo prawdzie bez lęku, bądźmy gotowi przyjąć na siebie cierpienie i prześladowania. Ofiarujmy je z gotowością przebaczenia za tych, którzy są ich sprawcami. Wtedy jesteśmy najsilniejsi miłością. Wtedy zwyciężamy przez krzyż, tak jak zwyciężył Chrystus. W ten sposób, przyjmując i wypełniając orędzie fatimskie w naszej aktualnej sytuacji, wejdziemy na drogę pełnego zwycięstwa. Nie zwyciężymy, jeżeli gwałtowi przeciwstawimy gwałt, ale zwyciężymy zło dobrem. Światło z Fatimy. Zapadła mi w pamięć pokrzepiająca obietnica Najświętszej Maryi Panny, która streszcza i wieńczy jej przesłanie. Moje niepokalane serce zwycięży. Napisał papież Benedykt XVI we wprowadzeniu do książki Ostatni świadek objawień fatimskich. Moje rozmowy z siostrą Lucją, kardynała Tarcisia Bertone, sekretarza stanu. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Te słowa mówi Maryja. Ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Ta, która nigdy nie zwątpiła w Bożą obietnicę.
ta, która zwyciężyła we wszystkich duchowych walkach, ta, którą Bóg ustanowił królową nieba i ziemi, ponieważ królować znaczy służyć, a ona jest zawsze pokorną służebnicą pańską, ta, która będąc w niebie patrzy na wszystko oczyma Boga. Ta obietnica jest dla każdego, kto poświęca się niepokalanemu sercu Maryi. Maryja odniesie triumf w życiu każdego dziecka Bożego, które jej się całkowicie odda. Ale to nie wszystko. Każdego, kto jej się odda, użyje w potężny sposób dla odniesienia swojego zwycięstwa. Poświęcając się niepokalanemu sercu Maryi, staje się częścią jej zwycięskiego zastępu, zastępu małych i pokornych dzieci Bożych, które pod wodzą swojej niebieskiej mamy i królowej staną się apostołami czasów ostatecznych. Czy dobry Bóg mógł nam udzielić większej łaski? Im większa ciemność zapadać będzie nad światem, tym bardziej i mocniej oczekujmy triumfu niepokalanego serca Maryi. Jesteśmy wezwani, aby uwierzyć, że spełnią się słowa powiedziane nam od Pana przez Maryję. Jesteśmy wezwani, aby nigdy nie zwątpić w obietnicę zwycięstwa daną Maryi i jej potomstwu. Jesteśmy wezwani, aby z Maryją, w Maryi i przez Maryję odnieść ostateczne zwycięstwo nad wszelkim złem. Jesteśmy wezwani, aby razem z Maryją królować poprzez służbę Bogu, Kościołowi i naszym bliźnim. Jesteśmy wezwani, aby czynić Maryję znaną i kochaną po to, aby Jezus był znany i kochany. Jesteśmy wezwani, aby wszelkimi możliwymi sposobami przyprowadzić wszystkich naszych braci i nasze siostry do niepokalanego serca Maryi, w którym Bóg przygotował bezpieczne i niezawodne schronienie dla wszystkich swoich dzieci. Wezwanie dnia. Święty Ludwik de Montfort zachęca, aby w dniu oddania się Matce Bożej złożyć jej dodatkowy dar. Jaki jeszcze dar moglibyśmy jej złożyć, skoro oddajemy jej całych siebie? Wiemy już, że Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. Wiemy też, że Jezus pragnie, aby Maryja była bardziej znana i kochana. Wiemy to również, że Maryja pragnie, aby każde jej dziecko oddało się jej całkowicie poprzez akt poświęcenia się jej niepokalanemu sercu. Wiedząc to wszystko, ofiarujmy Bogu i Maryi to, czego najbardziej pragną. Pomódl się o światło Ducha Świętego i pomyśl, w jaki sposób możesz rozpowszechniać nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. Co możesz robić, aby czynić Maryję coraz bardziej znaną i kochaną? Co możesz podjąć, aby zachęcić kolejne osoby do oddania się Matce Bożej? Swoje pomysły i refleksje zapisz na odwrocie swojego aktu oddania się. To będzie najwspanialszy dar, jaki możesz ofiarować Bogu i Maryi w dniu, w którym złożysz akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi. Pracujemy obecnie nad wydaniem książki z tekstami tych rekolekcji. Poza rozważaniami rekolekcyjnymi w książce znajdą się liczne wskazówki, jak żyć oddaniem się codzienności. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, świadectwa uczestników rekolekcji oraz osób oddanych. Wyjaśnienie, jak przygotować dzieci do prostego aktu oddania. Opis oraz fragmenty najważniejszych lektur duchowych dla osób oddanych. Opis dzieł, które możemy podjąć wspólnie jako osoby oddane Jezusowi i Maryi. Jeśli chcesz zgłosić chęć, abyśmy poinformowali Cię o tym, że książka jest już dostępna, napisz o tym na adres mailowy 33dni@totatua.org. Bracie i siostro, jeszcze raz zachęcamy Cię także, abyś napisał do nas świadectwo z Twojego przeżycia tych rekolekcji. Jeśli chcesz to uczynić, napisz na adres oddanie33@gmail.com. Światło słowa. I dam wam serce nowe i nowego ducha tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Mały wieczernik modlitwy. Głęboka modlitwa rodzi głęboką jedność. Trwając razem na modlitwie, możemy osiągnąć jedność, której pragnie Jezus. Znajdź od 5 do 15 minut na osobistą modlitwę. Módl się o to, żeby Jezus i Maryja zesłali Ci ogień apostolstwa jej niepokalanego serca. Abyś mógł być zapalony tym ogniem, aby nim płonąć i aby zapalać innych, aby innych przyprowadzić do Maryi i do Jezusa. I na koniec zabierz dla siebie słowo i bądź jak Maryja, która nieustannie rozważała wszystkie sprawy w swoim sercu. Maryjo, dziękuję Tobie za czas tych rekolekcji. Dziękuję Ci za to, w jaki sposób prowadziłaś nas każdego dnia. W jaki sposób wprowadzałaś nas w Twoje serce. Dziękuję Ci
za to, że byłaś z nami każdego dnia, że mogliśmy Cię odkrywać, że mogliśmy Cię poznawać, że mogliśmy żyć w Twojej obecności. Dziękujemy Ci, Ojcze, za tą szczególną łaskę życia z Maryją. Dziękujemy Ci za to, że w Maryi dajesz nam pocieszenie. Dziękujemy Ci za to, że w Maryi dajesz nam osłodę naszego życia. Maryjo, prosimy Cię, wypraszaj dla nas Ducha Świętego. Duchu Święty, prowadź nas. Wprowadzaj nas w całkowite oddanie, w całkowitą konsekrację, abyśmy byli jak żertwy ofiarne dla tego świata, w zjednoczeniu z Tobą, Jezu, i z Tobą, Maryjo. Wprowadzaj nas w ofiarowanie naszego życia, coraz głębsze, totalne, zupełne. Niech nic już z nas nie zostanie. Bądź tylko Ty, Jezu. Przyjdź, Duchu Święty. Daj nam nowe serca. Niech spełnia się na naszych oczach proroctwo świętego Ludwika. Powołuj teraz apostołów czasów ostatecznych, apostołów zwycięstwa Maryi, triumfu jej niepokalanego serca. W imię Jezusa i w imię Maryi powstańcie i idźcie. Służcie Kościołowi Świętemu, oddając się całkowicie w ręce Maryi. Duchu Święty, poślij nas. Daj nam posłanie w Kościele. Niech Twój Kościół zajaśnieje Twoją chwałą, Twoim światłem. Niech cały świat, patrząc na Kościół, będzie zdumiony Twoją światłością, Maryjo. Niech cały świat zobaczy Ciebie, Jezu, w Twoim Kościele. Odbierz chwałę, która się Tobie należy i tylko Tobie. Aby oczy wszystkich ludzi zostały odwrócone od tego, co daje demon. Aby oczy wszystkich ludzi zostały odwrócone od mamideł tego świata. Maryjo, zwróć oczy wszystkich ludzi na Jezusa. Maryjo, daj nam wszystkim łaskę adoracji. Prowadź nas do Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty, i otwórz oczy naszych serc. Daj nam widzieć Jezusa. Jezu, chcemy Ciebie widzieć w nas. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, Matko Miłosierdzia i Ucieczko Grzeszników, Tobie się oddajemy. Królowo Kapłanów, oddajemy Tobie cały Kościół, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, cały lud Boży. Daj nam odkrywać Twoje macierzyństwo i niezwykłą łaskę, jaką Bóg w Twoim niepokalanym sercu przygotował dla nas wszystkich. Przyjdź, Duchu Święty, i rozpal ogień apostolstwa w sercach wszystkich uczestniczących w tych rekolekcjach. Przyjdź teraz, Duchu Święty. Niech Twój ogień zniszczy wszelkie przeszkody w apostolstwie. Niech Twój ogień nas uświęci. Niech Twój ogień, niech Twoja łaska wzmocni każde nasze tak powiedziane Bogu przez Maryję. Niech Twój ogień uczyni z naszego życia ofiarę miłą Tobie. Przyjdź, Duchu Święty. Konsekruję Was wszystkich. Zamykam za klauzurą niepokalanego serca Maryi dla większej chwały Bożej, dla zbawienia ludzi i dla upadku piekła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za ten czas.
modlitwy i rozważania, pomódlmy się jeszcze za kapłanów. Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie wstawienia się za kapłanem. I tutaj wstaw imię kapłana. U stóp Maryi, Królowej Kapłanów. Proszę dla niego o dar pobożności i gorliwości apostolskiej. Wzbudź w nim pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję. Spójrz, Maryjo, łaskawie na tego kapłana, by Tobie poddany wiernie służył Kościołowi i Ojczyźnie. Królowo kapłanów, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teraz będzie ta część dodatkowa. Włączę tutaj pieśń do Matki Bożej. My się tu przeorganizujemy i za chwilę gościem będzie Adrian Pakuła, osoba znana redakcji.
Jesteśmy już po przerwie. Adrian Pakuła, witamy serdecznie. Szczęść Boże. Co dobrego? Co dobrego? No kochani, ostatni dzień rekolekcji Oddanie 33, ale jak widzieliście, ten dzień ostatni nosi tytuł Oto czy nie wszystko nowe, dlatego tak naprawdę się rozpoczyna nowe życie. Słyszeliśmy dzisiaj, kochani, o apostołach w czasach ostatecznych i mam nadzieję, że odczytaliście, co Pan Bóg chce wam przez to powiedzieć, bo to było o was, o nas. To ty jesteś apostołem, apostołką czasów ostatecznych. I dzisiaj trochę też będzie o tym, o tych wyzwaniach, różnych formach, co przed nami. Bo słuchajcie, no, te rekolekcje to jest w ogóle jakaś taka fala tsunami, która oczywiście nie robi krzywdy, tylko zagarnia do miłości, do serca Jezusa przez Matkę Najświętszą. I ta fala jest rozpędzona. I ta fala może zagarnąć cały świat. Nie możemy się tylko zatrzymać, ale ksiądz wam to powtarza codziennie, że tego już się... Nie da zatrzymać. Nie da się. Więc kochani, dzisiaj oczywiście troszkę podsumowań, troszkę podziękowań, jeszcze kilka wyjaśnień i też opowiemy wam o tym, w jaki sposób zostaniemy w kontakcie, o różnych formach, z których będziecie mogli korzystać po rekolekcjach. Nie bójcie się, nie rozstajemy się. Słuchajcie, zamieszkaliśmy wszyscy w sercu Matki Bożej, jesteśmy rodzeństwem, braćmi i siostrami, więc wręcz wypada, żebyśmy byli w kontakcie. Wypada, żebyśmy po prostu byli blisko, żebyśmy się nawzajem wspierali, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy razem podejmowali te wszystkie wyzwania. I to będzie dla każdego, dla każdej z was. Natomiast kochani, zacznijmy może od jeszcze paru wyjaśnień, ponieważ wysyłacie nam jeszcze pytania dotyczące aktów oddania. Przypominamy wam i teraz może poprosimy też o umieszczenie tego linku z opisem i przebiegiem dnia oddania. Tam macie wiele wyjaśnień. Ja tylko podkreślę dla tych z was, którzy nie mogą przyjechać w żadne z tych miejsc, gdzie jest organizowana msza, nie przejmujcie się, możecie to zrobić w domu. Możecie się oddać właśnie tam, gdzie jesteście, dlatego że dla Matki Bożej, dla Pana Boga, to miejsce, w którym wy wypowiecie ten akt, to będzie najpiękniejsze z miejsc. Bez względu na to, gdzie to będzie. Gdyby, daj Panie Boże nawet, słuchał nas ktoś, nie wiem, na przykład w więzieniu i tam się odda, to będzie miejsce jego uwolnienia. To będzie miejsce, gdzie on wejdzie w pełną wolność, chociaż po ludzku jest w miejscu zniewolonym, jest w miejscu. Więc kochani, nie przejmujcie się tym. Macie w tym linku opisane, jak sobie to miejsce przygotować, jak się oddać tam, gdzie jesteście. Jeżeli możecie, łączcie się z nami w transmisji ze Skrzatusza w poniedziałek o 19:00. Możecie sobie tej transmisji potem odsłuchać i się podłączyć pod ten akt duchowy. My też umieścimy na kanałach też taki akt oddania, który po prostu będzie nagrany, w którym można się modlić, w którym można się łączyć duchowo. Także czujcie się w pełni spokojni, żadne ograniczenia nie są jakby ograniczeniami dla miłości. I to jest jakby taka ważna informacja. Też niektórzy z was pytają, czy jest konieczny, tam jest na tych aktach oddania miejsce też na podpis kapłana. To jest piękny symbol, ale to nie jest rzecz konieczna, dlatego że Kościół nam już to podpisał. Podpisał swoim błogosławieństwem. Podpisał błogosławieństwem przez wszystkich papieży XX wieku, którzy oddawali się Matce Bożej na własność, ale którzy też poświęcali świat jej niepokalanemu sercu. Więc ten akt wasz ma już podpis Kościoła, ma podpis samego Pana Jezusa. Bo to Pan Jezus wypowiedział właśnie na krzyżu, oto Syn Twój, oto Matka Twoja. I to Pan Jezus wpadł na pomysł, żebyśmy byli oddani Matce Bożej. Dlatego On to podpisuje. Nie? Swoją krwią. Swoją krwią. Dokładnie. Nie? Natomiast dla tych z was, którzy mieliby taki niedosyt, bo może są w miejscu, gdzie nie mają kogo poprosić księdza, to teraz ksiądz Marcin duchowo podpisze te akty. Już na przyszłość wszystkie akty, które wy złożycie, ksiądz Marcin podpisuje jako kapłan Kościoła katolickiego. Tak, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I to jest wasz akt, kochani, podpisany. Macie to tutaj, macie to w transmisji zapisane, nikt tego nie podważy. Ksiądz to podpisał, więc czujcie już, że wasz akt jest podpisany.
I to jest też jakby taka informacja. Czyli jak się spotkamy kiedyś, to jestem oficjalnie waszym ojcem, jesteście moimi dziećmi, mamy na to dowody teraz. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jest to wasz ojciec duchowy, a także możecie od niego więcej wymagać w tej chwili. Dobrze, kochani, jeszcze informacje. Wiecie, że na stronie internetowej i też wrzuciliśmy to na stronę na Facebooku, macie podane te różne miejsca, w których odbywają się msze święte z aktem oddania. Więc nie będziemy już tych miejsc powtarzać. Macie to na stronie oddanieczyści3.pl. Na tej głównej stronie jest taki przycisk akt oddania, daty i miejsca. I tam możecie też to sobie zobaczyć. Natomiast ja, kochani, przeczytam tylko jeszcze cztery miejsca, które doszły po czasie, ale oczywiście przymykamy oko, przeczytamy to po prostu. Nie daliśmy już rady wpisać ich na stronę, na te plakaty, ale przeczytam jeszcze cztery miejsca, które doszły z tym aktem oddania. 11 października, czyli niedziela o godzinie 18:00, Chełm. Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Także tam również msza święta z aktem oddania. I 13 października, trzy miejsca. 13 października, parafia Ojca Pio w Białymstoku, godzina 18:00. Parafia Ojca Pio, Białystok, godzina 18:00. 13 października, czyli wtorek. 13 października, Kłodawa, godzina 20:00. To jest parafia Matki Bożej Różańcowej. Kłodawa to jest kochani koło Gorzowa Wielkopolskiego. I jeszcze 13 października w Kosieczynie, to jest diecezja zielonogórsko-gorzowska w parafii Szymona Judy, godzina 18:00. 13 października, wtorek, godzina 18:00. Jeżeli któregoś z tych miejsc, kochani, nie przeczytaliśmy, nie wpisaliśmy, bo bardzo dużo maili przychodzi, też tych wiadomości, mogło się coś gdzieś zagubić, to piszcie to na czacie, w komentarzach, przekazujcie sobie już tą informację, I po prostu niech ta informacja krąży. To tyle, jeżeli chodzi o te daty, kochani, i miejsca. I teraz, kochani, też taki czas, żeby troszkę podziękować i podsumować. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu nas w tych rekolekcjach uczestniczy. To za jakiś czas dopiero będziemy mogli jakoś podsumować. Ale, kochani, sprawdziliśmy, ile razy został wyświetlony pierwszy dzień rekolekcji. I to jest około 500 tysięcy razy. Także kochani, to być może, prawdopodobnie, to są w ogóle największe rekolekcje internetowe, jakie były od czasu jak w Polsce z internet, ale nie mówię tego po to, żeby, nie wiem, chwalić czy organizatorów, czy kogokolwiek, tylko po to, żeby powiedzieć, kochani, że Matka Boża ma taką armię, jakiej nie ma nikt. I tak jest. To jest nasza radość, ponieważ ona na to zasługuje. I jesteśmy przekonani, że tego chce Pan Bóg. Żeby dzieci Maryi się obudziły, żeby obudził się ogień w sercach, który zapali cały świat. Dlatego, że matka nie spocznie i matka nie będzie szczęśliwa do momentu, kiedy chociażby jedno dziecko jest zagrożone, żeby chociażby jedno dziecko jest w niebezpieczeństwie, to nawet jeżeli wszystkie inne dzieci są szczęśliwe, są bezpieczne, to ona nie spocznie i nie będzie i się nie uspokoi, nie przestanie wylewać łez, nie przestanie szukać sposobów, dopóki chociaż jedno dziecko nie jest przy niej. I my też nie spoczniemy, bo ona nam udziela tego ognia. Nie spoczniemy. Nie będziemy się zadawalać tym, że tyle osób wziął udział w tych rekolekcjach. Idziemy dalej, idziemy do przodu. Już nie myślimy o tym, co było za nami, tylko idziemy do przodu i za chwilę wam opowiemy, jak idziemy. My idziemy, nie my. Tylko my wszyscy idziemy do przodu, silni tym ogniem właśnie, który Bóg zapalił w sercu Maryi i który ona zapala w nas. Więc kochani, kilka podziękowań, to jest w ogóle niesamowite. Kilkadziesiąt osób pracowało przy tych rekolekcjach oddanie 33. Nie sposób, żebym tutaj ich wymienił wszystkich, ale chcę podziękować. I na przykład to, że możecie słuchać na żywo tej transmisji, to też w dużej mierze zawdzięczamy Marcie, która czuwała nad tymi transmisjami, która podzieliła się z nami doświadczeniem. Jeżeli nas słucha, to Cię, Marto, serdecznie pozdrawiamy, bardzo Ci dziękujemy.
I też módlcie się właśnie za wszystkich tych, za wszystkie te osoby, dzięki którym te rekolekcje mogły być. Kilkadziesiąt osób, techników, którzy pracowali nad tymi materiałami wideo. Łukasz, który tutaj jest po naszej prawicy i który tutaj wszystko to ogarniał, te materiały wideo, nagrywał głosy, ciął to wszystko. Wiele, wiele setek godzin. Michał, informatyk, który wszystkie robił strony internetowe, wszystkie mechanizmy, systemy. Ja muszę w ogóle, ja, jako Adrian, w ogóle w pierwszym rzędzie, i to przesuwam do przodu jako pierwsze, podziękować mojej żonie Dagmarze, bo gdyby nie ona, to bym w ogóle nie opracował tych materiałów rekolekcji. Przez 2 miesiące ona wzięła na siebie wiele obowiązków, opiekowała się naszą córeczką, po to, żebym ja mógł siedzieć dzień i noc i po prostu te rozważania wszystkie pisać, modlić się jednocześnie, żeby Duch Święty to wszystko poprowadził, spisać, opracować te materiały. Także wielkie podziękowania dla Dagmary. I błogosławiona żona. Tak, błogosławiona żona i też proszę Was o nią za modlitwę. Bo też niedawno się spotkaliśmy z pewnym księdzem i on mówi, słuchajcie, ale wiecie, że dostaniecie, że zły duch tam będzie was męczył. I faktycznie trochę nas męczy, ale to oczywiście nie sprawi, że się poddamy, że się zatrzymamy, tylko jeszcze bardziej pójdziemy do przodu i to nas jeszcze bardziej motywuje i pokazuje nam, że to jest dobre, że jeżeli to się tak bardzo aż nie podoba złemu duchowi, no to chwała Panu, że tak bardzo mu się to nie podoba. To postaramy się, żeby jeszcze bardziej mu się nie podobało. Żeby tak mu się nie podobało, żeby uciekł. Żeby uciekł z naszych żyć, z naszych serc, z naszego kraju i w ogóle ze świata. Żeby nas zostawił po prostu, żebyśmy mogli być przy Bogu całkowicie. Więc wielkie podziękowania, kochani, dla każdego z kanałów, który się zaangażował. Dla księdza Dominika Chmielewskiego, dla Przemka z Moc w Słabości, dla Igora i Joli z Fundacji Ku Bogu, dla EWTN-u, dla całej redakcji EWTN Polska, dla Jacka i Piotrka z Wyrwanych z Niewoli, dla wszystkich w ogóle, którzy transmitowali to, dla Mariusza i Kasi z Bliżej Nieba, dla Izy z Zawierzam Maryi, dla Moniki z kanału Miriam, dla wszystkich Was, którzy się zaangażowaliście w to, wielkie, wielkie Bóg zapłać. I kochani, no to jest niesamowite, ale wy wiecie, nie, że to dopiero początek. To się dopiero rozpoczyna. Także wielkie podziękowania. My też oczywiście będziemy dziękować za Was i za każdego z Was i też za tych, których nie zdołaliśmy wymienić. Będziemy dziękować Panu Bogu przede wszystkim i będziemy dziękować naszymi modlitwami, mszami świętymi. Pamiętajcie, kochani, że dzisiaj 33. msza święta z rzędu była odprawiana w intencji wszystkich, którzy organizowali, którzy pracowali przy tych rekolekcjach i którzy w nich uczestniczyli oraz za rodziny wasze. Więc 33 msze święte przez te 33 dni były za was odprawiane i to jest wielkie, wielkie Boże błogosławieństwo, które będzie jeszcze przez długi czas owocować. To także wielkie podziękowanie. Naprawdę najlepiej omodlone rekolekcje na świecie. Chociaż byś po prostu miał wrażenie, że ani kroczku duchowego nie zrobiłeś w tych rekolekcjach. To samo to, że za ciebie zostało odprawione 33 msze święte. To jest po prostu wszak w trampkach, nie? Tak. I wielkie dzięki, kochani. Wiele osób wspierało nas duchowo, modliło się za nas. Wiele też osób wspierało nas materialnie. Te rekolekcje to było ogromne przedsięwzięcie, też ogromny koszt. Mniej więcej koszt tych rekolekcji, organizacji to było gdzieś tam 150 tysięcy złotych. To się wydaje wielka, wielka suma pieniędzy. Natomiast my jak zaczynaliśmy te rekolekcje organizować, to nie mieliśmy nic. I to dzięki ludziom, których Pan Bóg przysłał do nas jak anioły. Dzięki katolickim przedsiębiorcom, którzy są fantastycznymi, cudownymi biznesmenami, wierzącymi, z wartościami, którzy przychodzili z pomocą. Dzięki temu się to udało wszystko zorganizować. Także wielkie dzięki wszystkim, którzy wspierali duchowo i materialnie. To jest właśnie styl świętego Maksymiliana. Święty Maksymilian, jak budował niepokalanów, to powiedział coś takiego. Nie mamy nic, dlatego zaczynamy budować. Dokładnie tak. I my tak robimy. My, słuchajcie, kochani, nie mamy nic odłożone. My, jeżeli dostajemy jakiś, nie wiem, jakiś fundusz, jakieś środki, od razu wszystko inwestujemy, żeby to dzieło się rozwijało. Nie ma nic odłożone. Po prostu idziemy
dziś na całość. I to jest nasz styl i nie zamierzamy go zmieniać, bo on dobrze funkcjonuje. Wszystko dla Maryi. Maryja jest tego warta. Jak mówiła Święta Matka Teresa, jak ją zapytali o pieniądze, to mówiła: Bóg ma wiele milionów dolarów. Tak. Kiedyś, kochani, mi się ktoś spytał, kiedy opowiadałem o planach i było widać po tym opowieści, po tej opowieści, że to będzie też no, bardzo dużo kosztować, i ktoś mi się spytał, czy nie boisz się, no, że nie będziecie mieć środków. Skąd będziecie mieć środki? A ja mówię: słuchaj, no, szefową naszej fundacji jest Królowa Nieba i Ziemi. Wszystkie dobra nieba i ziemi należą do niej. To jak ja mam się bać o to, czy mi środków wystarczy? To prawda, wstyd. Ja to też od niego słyszałem. On tak gada normalnie. Wstyd. Wstyd by było się bać, więc my się nie boimy. Idziemy do przodu. I kochani, kolejna ważna sprawa. Wielu z was o to prosiło. Mówicie, że szkoda, że się kończą rekolekcje. Mówiliście o tym, że ważne dla was, żebyśmy zostali w kontakcie. Zostajemy, kochani, w kontakcie. I teraz wam powiem, w jaki sposób możemy zostać w kontakcie jako rodzeństwo. Mamy obowiązek zostać w kontakcie. Słodki obowiązek. Słodki obowiązek. Dlatego, kochani, w jaki sposób możemy zostać w kontakcie? Po pierwsze, jeżeli macie Facebooka, to zapraszam was na, po pierwsze, do polubienia i do bycia na stronie oddanie33.pl przez Maryję do Jezusa. To jest ogólna strona tego dzieła oddania, na której będziemy pisać, umieszczać zarówno wszystkie nowe rzeczy, które się wiążą z rekolekcjami Oddanie 33, ale też będziemy tam umieszczać na przykład powycinane fragmenty wypowiedzi księdza Marcina, które są odpowiedziami na konkretne pytania. Myślę, że bardzo warto do tego wracać, więc różne też materiały takie będziemy tam umieszczać. Więc strona oddanie33.pl, myślę, że teraz ją gdzieś tam linkujemy. O, widzę, że się pojawiła. Dzięki, Łukasz. Teraz, kochani, przez stronę oddanie33.pl, przez Maryję do Jezusa, utworzyliśmy grupę. Grupę dla wszystkich, którzy się oddali Matce Bożej. Grupa się nazywa oddanie33.pl / grupa formacyjna. I teraz też ją zalinkujemy i zapraszamy was do tego, żeby do tej grupy dołączać. Na tej grupie będziemy się wymieniać pytaniami, będziemy po prostu formować się duchowo, czyli wzrastać w tym życiu, tym oddaniem. Na grupę będą regularnie, właśnie została zalinkowana, na grupę będą regularnie zaglądać nasi kapłani kochani, ksiądz Marcin, który się ukrywa na Facebooku, ale nie powiem wam pod jakim nickiem, ale tam krąży, żeby też ewangelizować. Będzie ojciec Wojciech Surówka, ksiądz Łukasz Skołód, będą tam regularnie na tej grupie, będziemy ich pytać, jeżeli będziemy mieć jakieś wątpliwości. To będzie też taka forma kierownictwa duchowego, którego wielu z was bardzo potrzebuje. Każdy z nas tego bardzo potrzebuje, więc będziemy razem sobie towarzyszyć duchowo. I też bardzo was zapraszamy na Facebooka, też na stronę po prostu naszej fundacji. Fundacja To Tatua również jest na Facebooku, również ją teraz zalinkujemy. I pamiętajcie, kochani, że Fundacja To Tatua to nie jest nasza, w sensie nasza, tylko to jest nasza fundacja, bo to jest Fundacja To Tatua, czyli cała twoja. Do tej fundacji, do naszych działań należy każdy, kto się odda Matce Bożej, dlatego czujcie się współuczestnikami, współpracownikami od razu też właśnie fundacji To Tatua. Traktujcie po prostu siebie jako jej współuczestników. I tą fundację też, kochani, zalinkowaliśmy. I pytacie, kochani, że co, jeżeli nie mam Facebooka? No to już odpowiadamy, kochani. Wiemy, że nie wszyscy mają Facebooka, więc na stronie oddanie33.pl pojawiła się dzisiaj zakładka WhatsApp, czyli ta aplikacja, z której wielu z nas korzysta. I teraz jak sobie klikniecie, tutaj też to zalinkujemy, jak sobie klikniecie w ten WhatsApp, to można dołączyć do jednej z grup i tam będziemy, kochani, przez aplikację WhatsApp wysyłać wam raz lub dwa razy w tygodniu jakieś ciekawe informacje, linki do filmików nagranych przez nas dla was, jakieś ważne rzeczy, inicjatywy. Właśnie to nam będzie służyć do tego, żebyśmy byli w kontakcie. To będzie taka grupa, gdzie tylko my jako
jako organizatorzy będziemy pisać, więc nie musicie się bać, że będzie wam pikać bardzo wiele razy podczas dnia. Po prostu raz, dwa razy w tygodniu wam zapika, że coś do was napisaliśmy. Natomiast wy będziecie przez tą też aplikację mieć nasze namiary i będziecie mogli też do nas prywatnie pisać z jakimiś pytaniami. Więc jeżeli chcecie, to właśnie tam też wejdźcie sobie na tą grupę, żeby do niej dołączyć i tam będziemy przez tą grupę się mogli wymieniać różnymi informacjami. To jest, jeżeli chodzi, kochani, o pozostanie w kontakcie. Czas nam ucieka, więc idziemy dalej. Kolejny punkt, kochani, co dalej? Co dalej z rekolekcjami? Co dalej z dziełem Oddanie 33, kochani? No, mówiłem wam, że to jest fala tsunami, której już się nie da zatrzymać. Otrzymaliśmy już na przykład wiadomość z Syberii od sióstr zakonnych, które przeżywają te rekolekcje, które chcą przetłumaczyć te rekolekcje na język rosyjski. Będziemy tłumaczyć te rekolekcje na język rosyjski. Już rozpoczęliśmy pracę nad tłumaczeniem na język angielski. Już są osoby w Wielkiej Brytanii, które organizowały różaniec do granic Wielkiej Brytanii, które chcą zrobić te rekolekcje w Wielkiej Brytanii. Będziemy je robić w Wielkiej Brytanii po angielsku. Już się rozpoczęło tłumaczenie tych rekolekcji na język włoski. Chcemy je przetłumaczyć na inne języki, na niemiecki, bo jest już prośba na szwedzki. Mi się nawet marzy, żeby i na japoński przetłumaczyć, bo Maksymilian mógłby się lekko obrazić, gdybyśmy zapomnieli o Japonii. Więc i na japoński chciałbym to przetłumaczyć. Więc, kochani, ruszamy z tłumaczeniami rekolekcji na różne języki, żeby w każdym języku była taka strona internetowa, żeby te materiały w postaci wideo, w postaci audio były w każdym języku dostępne, żeby każdy mógł się zbliżyć do serca swojej mamy, bo każdy potrzebuje mamy. Czy jest, bez względu na to, jakie jest narodowości, każdy potrzebuje mamy, Maryi, i dlatego chcemy dla każdego to umożliwić. Zaczynamy, kochani, już pracujemy nad aplikacją. Już są bardzo zaawansowane prace nad aplikacją Oddanie 33, więc będzie można też przez smartfony i na Androidzie, na iPhonie też korzystać z tych rekolekcji. Już opracowujemy też 33-dniowe rekolekcje specjalnie dedykowane dla ministrantów, osobne rekolekcje dla kapłanów, osobne rekolekcje dla sióstr zakonnych i osobne rekolekcje dla kobiet. Także jak widzicie, kochani, idzie to po prostu jak fala. I bardzo też was prosimy o to, żebyście wspierali nas i duchowo, i też potrzebujemy wsparcia materialnego, bo to będą też bardzo konkretne koszty. Na stronie oddanie33.pl macie też taką zakładkę Chcę wesprzeć. Tam opisujemy to, co przed nami, te wszystkie etapy, plany rozwoju projektu Oddanie 33. Tam są też dane konta Fundacji Totatua, na które też można właśnie, przez które też można wspierać fundację. I powiem też, kochani, o takiej pierwszej akcji, najbliższej, niesamowitej i cudownej okazji i szansie. Otóż jest kilka czasopism katolickich, które chciałoby dołączyć płytę z rekolekcjami Oddanie 33 do swojego czasopisma. Oczywiście mogę zdradzić, że jednym z nich jest czasopismo Miłujcie Się, które ma nakład 130 tysięcy egzemplarzy. Razem z tymi innymi czasopismami to wychodzi nakład około 400 tysięcy egzemplarzy. I tyle płyt, kochani, musimy wytłoczyć. Dlatego uruchomiliśmy akcję na portalu siepomaga.pl i tam, kochani, zbieramy środki na to, żeby móc te 400 tysięcy płyt wytłoczyć. Będzie to nas kosztowało około 200 tysięcy złotych, czyli jak możecie sobie prosto obliczyć, każda złotówka to są dwie płyty. Dzięki tej akcji, kochani, treść tych rekolekcji dotrze w różne strony Polski i świata do kilkuset tysięcy osób. Dzięki tej akcji będziemy mogli też płyty zamieszczać w książkach, które wam wysyłamy. Już za jakiś czas dołączyć do każdej książki płytę. Dzięki temu będziemy mogli proboszczom praktycznie za darmo, za grosze wysyłać płyty dla parafian. Szczególnie dla tych, którzy może są chorowici, są w podeszłym wieku i bardzo by taka forma właśnie im pomogła i umożliwiła uczestnictwo w tych rekolekcjach. Będzie to świetna wizytówka. Wielu proboszczów, wielu kapłanów dzięki temu się dowie o rekolekcjach Oddanie 33. Dlatego bardzo was zachęcam do tego, żeby wejść na tą właśnie na stronę tej akcji, na Się Pomaga, i wesprzeć nas. Każda jedna złotówka to są dwie płyty.
Także można sobie łatwo obliczyć, jak właśnie, jak wesprę tą akcję i bardzo Was też prosimy o to, żeby tą akcję, kochani, wspierać i żeby po prostu i żebyśmy wszyscy razem zjednoczyli się w tym, żeby te rekolekcje i te treści rekolekcyjne dotarły do wszystkich z zakątków, do każdego naszego brata, do każdej naszej siostry, wszędzie tam po prostu, gdzie żyje dziecko, które może jeszcze nie wie, że ma matkę, która je tak bardzo kocha, że ma mamę, którą dał mu Bóg, że ta matka czeka na drgnienie serca dziecka, że ta matka chce przytulić, chce pomóc przejść przez życie. Chcemy, żeby o tym się dowiedział każdy. Tak. I tak musi być. Tak musi być. Bóg nie chce, żebyśmy byli sierotami. Nie mamy żyć jak sieroty. Mamy mamę, tak, która jest z nami i nasze życie jest w jej rękach. I ona we wszystkim nas rozumie i we wszystkim nas prowadzi. Tak. I dlatego nie spoczniemy rozpaleni tym ogniem miłości dzieci do matki, synów do matki i córek do matki. Nie spoczniemy, dopóki się tym nie podzielimy z każdym naszym bratem i siostrą na ziemi. A jeżeli człowiek poleci na Marsa i tam zamieszka, to my zorganizujemy te rekolekcje na Marsie. W pierwszym transporcie będą płyty. W pierwszym transporcie na Marsa, tak, będą płyty oddanie 33. Także taka jest perspektywa i wierzę, że jak się razem zjednoczymy, to co było chyba w 31 dniu rekolekcji bardzo ważne, że musimy się zjednoczyć. Że po nikim nie powinno być tak bardzo widać jedności, jak po tych, którzy oddali się Matce Bożej, ponieważ ona jest Matką jedności. Dlatego my zjednoczmy się tak, żeby się wypełniły słowa Pana Jezusa, aby byli jedno. I to jest, kochani, nasza misja. Do tego Was zapraszamy. Zostańmy, kochani, w kontakcie. Wspierajmy rozwój tego dzieła i naszą modlitwą i materialnie i po prostu cieszmy się tym. Tak. Otoczenie wszystko nowe, to dopiero się zaczyna. Jak apostołowie dziwili się dziełom Pana Jezusa, to Pan Jezus mówił tak. Zobaczycie jeszcze więcej niż to. Wy wiecie, triumf niepokalanego serca Maryi nadchodzi. I tego już się, kochani, nie da zatrzymać. Także wielkie dzięki za to, co już, ale to, co najlepsze, dopiero przed nami. Tak jest. Amen. Zostańcie z Bogiem i z Maryją. Szczęść Boże. Zamy.